Cześć, witajcie! Witam Was w kolejnym materiale z World of Tanks. Moi drodzy, dzisiaj CS44, czyli bierzemy się za polską siódemkę. I jest to pierwszy polski czołg z nowej linii, który podczas ogrywania moich standardowych 100 bitew zrobił mi na tyle dużo kłopotów, że nie udało mi się podczas tych 100 bitew wbić odznaki mistrzowskiej asa pancernego. A to oznacza, że będę grał nim dalej do momentu, aż te M-ki nie wbije. I nie jest to radosna informacja, bo pojazd ten cholernie, ale to cholernie mnie irytuje. Dlaczego? Zaraz o tym pogadamy. Zacznijmy od tego. Przechodzimy dalej z załogą czteroperkową. Stan mojej załogi po rozegraniu 100 bitew z różnymi bonusami oczywiście do expa. To major Soplica 67% siódmego pierka i ja nie mogę, jak nie walnę jakieś gafy, to nie jestem sobą. I trzech pozostałych załogantów 99% czwartego perka, ale obstawiam, że zacznę na tym czołgu perka piątego, bo chyba za szybko M-ki nie zrobię. Wyposażenie uważam, iż obowiązkowy jest ulepszony mechanizm obracania w ten dedykowany slot, oczywiście dosyłacz, w tym przypadku ja mam różowy z Battle Passa i tutaj są dwie opcje. Ja właściwie testowałem trzy. Testowałem granie z optyką, granie z wentą i granie ze skupiaczką. Wszystko testowałem na różowo. Wydaje mi się, że jednak optykę bym odrzucił i zastosował granie z wentą lub ze skupiaczką. Mi się gra troszeczkę lepiej z wentą, bo to wpływa ogólnie na całą moją załogę, przez co grając nawet bez optyki, z dowódcą, ze zwiadem oraz z rozeznaniem sytuacji, z żarciem, mój zasięg widzenia wynosi 431 metrów, no brakuje tych 14 do maksymalnego, no ale jest jak jest, dlatego że tutaj przede wszystkim musi nam zależeć na poprawieniu parametrów działa, które za dobre nie są. Zresztą mamy tu dwa działa, do tego zaraz przejdę. Oczywiście żarcie, chociaż pojazd ten potrafi się zapalić, bo jemu pada silnik i od silnika potrafi się zapalić, zdarzyło mi się to kilkukrotnie, więc jest to pierwsza z tych nowych maszyn polskich, która ewidentnie ma tendencję do zapalania się od czasu do czasu, więc uczulam. No i mam dyrektywę na strzał z biodra, żeby też poprawić tam stabilizację. Moi drodzy, dlaczego mówię o działach? Otóż dlatego, że na tym czołgu siódmego poziomu macie do dyspozycji dwa działa, setkę i dziewięćdziesiątkę. Ja osobiście polecam 90, przed setką ostrzegam. Dlaczego? Dlatego, że owszem, setka ma alfę wynoszącą 300, co na siódmym poziomie ma dość spore walnięcie i setka ma większą penetrację, to też ma znaczenie, ale setka ma fatalną celność 0,41. Nie to, żeby 90 miała świetną, bo 90 ma 0,39 i też to jest też koszmarna celność, ale jednak 0,41. Czas celowania 2,1, więc teoretycznie lepszy, ale za to chyba trochę gorszą stabilizację, więc powiedzmy, że to jest porównywalne. Lepszą penetrację i tutaj no to na pewno by się przydało na 90, ale dwie cechy są ważne. Otóż zobaczcie, że na 90 podstawowy DPM, jaki macie, to jest 1735, a na setce tylko 1417. To jest całkiem spora różnica i do tego też na setce macie 6 stopni depresji armaty, a nie 8, a oczywiście te 2 stopnie no, potrafią zrobić różnicę, więc komfort gry jest mniejszy. Oczywiście ja nie mówię, że 90 jest cacy, a setka jest B. Nie, ja polecam Wam, żebyście sobie zagrali na jednym i na drugim dziale i dopasowali je do własnych potrzeb. Natomiast ja po kilku bitwach na setce stwierdziłem, że tego działa nienawidzę i biorę 90. I mimo, że za 90 też nie przepadam, to gra mi się na niej lepiej. Bardziej mi odpowiada, ja wolę mieć działo z większą depresją i przede wszystkim z większym DPM-em. Dlaczego? Bo jeżeli graliście na Boogie i jesteście przyzwyczajeni do fantastycznego DPM-u, jaką miała ta szóstka, gdzie strzelaliście za 300 z pocisków przeciwpancernych, strzelając, co nie wiem, tak jak ja, maksymalnym dopał 6,5, 6,3 sekundy, a potem z maksymalną dopałką siadacie na siódemkę, która strzela też za 300, tier wyżej jesteście i ładujecie prawie 10 sekund, no to jest come on, to jest halo, tak nie powinno być, no to jest chore. A jednak kiedy wrzucicie sobie działo, które strzela po 240, to ten DPM już jest lepszy i wtedy ładujecie w zależności od około 6,5 sekundy. No ja mam tutaj z tymi bajerami 6,3, czyli to jest powiedzmy ładowanie działa strzelającego po 240 mniej więcej na poziomie 8-tierowej
ósmotierowego meda, plus minus, więc nie ma co na to narzekać. To jest 2279 DPM-u z takim ustawieniem. Na co możemy narzekać? Możemy narzekać na stabilizację, możemy narzekać na fatalną celność armaty i to wnerwia. Możemy narzekać też niestety na penetrację, bo 90 ma tej peny na podstawowych 160, a na goldzie tylko 202. W momencie, kiedy tą siódemkę da na mocniejsze ósemki lub na dziewiątki, to tej peny momentami nam brakuje i to jest niestety smutne. Dodatkowo no trochę średnio mi się ta polska siódemka podoba pod tym względem, że ona jak na meda, tak, nie ma wybitnej mobilności, niestety. Moc na tonę niby 18 jest, więc to nie jest źle, ale wydaje mi się, że tutaj jakieś opory gruntu robią swoje, no i ta prędkość maksymalna, czasami ją osiągamy, ale często mam wrażenie, że ten czołg jest jakiś mułowaty. Tylko 15 km na godzinę prędkości cofania. To jest też mało, to też boli, tak jak no, na Bugim był 11, więc był dramat, to jest 15, ale to też nie jest super i chciałoby się, żeby ten pojazd cofał lepiej, ale niestety nie cofa. Pancerz kadłuba niby dobry na papierze, te 140-150, ale powiem Wam, że w praktyce to tak różnie. Owszem, czasami się trafią jakieś bitwy, gdzie giniecie, ale ja nie sklasyfikowałbym tego pojazdu jako czołg, który po Rodinga. Być może jak Was da na piątki, ale za często, to Was na te piątki dawać nie będzie. Więc niestety dla mnie siódemka jest mało przyjemna. Może nie osiągam na nich jakichś fatalnych wyników, ale nie osiągam też dobrych. Bardzo często irytuję się na działo, które nie dość, że długo skupia, bo ma też samą stabilizację, to fatalnie pudłuje i jakie ja nieraz skalafiory w nich sadzę. Brakuje mi właśnie czegoś, żeby ten czołg był trochę lepszy. Brakuje mi albo trochę lepszego pancerza na wieży, a jeżeli już gram na dziale, które ma mniejszą penetrację, to dajcie mi lepszą celność. Dajcie mi możliwość celowania po weakspotach. Ja sobie będę starał się tam trafiać, ale jak ja mam problem z trafianiem w czołg, to co ja mogę mówić o celowaniu po weakspotach? A jeżeli dajecie mi działo z gównianą stabilizacją i gównianą celnością, to dajcie mi trochę więcej peny, a nie coś takiego. Bo dla mnie polska siódemka jest nijaka, a też ten efekt nijakości i ten efekt wnerwiania się na tę maszynę potęguje to, że na szóstce po prostu grało się bardzo, bardzo dobrze. Nie wiem jak będzie dalej, nie wiem jak będzie w kolejnych tierach. Na kolejnych tierach wszyscy mnie przestrzegają, zobaczymy. Na pewno tą polską siódemką jeszcze muszę pograć, bo póki nie wbiję na niej M-ki, wyżej nie pójdę. Jak już zaspoilerowałem, w dzisiejszym materiale zobaczycie bitwę bez M-ki. Być może w ogóle z polskiej siódemki będzie kilka filmów, no bo jakieś tam wyniki te z pierwszą klasą zrobiłem, a chciałbym też oczywiście później z kronikarskiego obowiązku, który być może kiedyś spełnię, na kanał coś dać, więc może tak być, że z pojazdu, za którym nie przepadam, tych filmów będzie kilka. Jeśli chodzi o to, co miałem Wam do przekazania z moich odczuć po rozegraniu 100 bitew, póki co to jest wszystko. Zapraszam teraz do potyczki. No i dobra, lecimy z bitwą. Mapa stepy w trybie zwykłym, losowanie na szóstki i siódemki z jedną artylerią. Nie będę Wam dzisiaj dawał więcej potyczek, nie chcę, żeby ten film był jakiś wyjątkowo długi. Zrobimy tak, że dzisiaj sobie właśnie posłuchacie tego, co słuchaliście prawdopodobnie już tego, co miałem Wam do zaprezentowania, do przekazania w garażu. Pokażę Wam tę bitewkę. W najbliższym czasie możecie się spodziewać kolejnego filmu, w którym pokażę Wam dwie bitwy, na których zrobiłem pierwszą klasę. Od razu zaspoileruję. I jak w przyszłości uda mi się wykręcić coś fajnego z pierwszą klasą lub ewentualnie z M-ką, to też na kanał tego CS-a 44 wrzucę w końcu. Nie ma tutaj miałem, nie wiem, czy to był jakiś problemy z pingiem miałem ewidentnie, dlatego jak widzicie, no różne rzeczy się działy. Był to też dzień, w którym z serwerami nie do końca, serwery nie do końca się dobrze sprawowały, nawet je wywaliło na kilkadziesiąt minut oba, co się, jak wiecie, no czasami zdarza. Ponieważ jest nas mało, właściwie no to jestem ja i dwa medy po tej stronie, to nie chcę jeszcze wyjeżdżać. Wiem, że jestem na topce, ale no mimo wszystko jest jedna arta, ja nie chcę ryzykować. To, co mówiłem o celności, 0,39 bazowa celność, to jest kurna dramat.
I niestety jest to upierdliwe. Dopóki chciałem zobaczyć, co będę miał jeszcze wyświecone, żeby mniej więcej wiedzieć, czego ewentualnie mogę się spodziewać, zastanawiałem się, gdzie jest T29, no bo to jest jednak mocna maszyna, chciałbym to wiedzieć, ale zaczynamy przegrywać, stwierdzam, dobra, więcej tu nie stoję, bo póki co oni nie wyjeżdżają, a jedyne, co ja teraz tracę, to czas. Czas na nic nie robienie, a wypadałoby się jednak ruszyć przy takim losowaniu, no bo jestem jedną z topowych maszyn, więc powinienem niejako wziąć tutaj ciężar gry na siebie, a 246 asysty po 2 minutach, no to nie jest na pewno dobry wynik, zwłaszcza, że przegrywamy już 2 maszynami. Wyjeżdżam po MTK. Dalej nie wiadomo, gdzie jest T29. Zostało coraz mniej maszyn bez wyświecenia. Zawsze można na tej mapie liczyć się z tym, że coś będzie stało tu przed nami. Pokaż mi. Albo tu, albo tam na dole w tym blasku przy tych kamieniach, więc to jest zawsze niebezpieczne i mogłem, wyjeżdżając tak daleko jak teraz, po prostu przyjąć strzał za to. No ale opłacało się, zaczynamy ogarniać tę stronę, jest 4 do 3 i po złym starcie jednak teraz wychodzimy na prowadzenie, a najważniejsze, że chyba tutaj na tej flance już więcej nikogo nie ma, więc trzeba zacząć powoli tych przeciwników zamykać, dociskać, a ewentualnie starać się wygrać tę flankę dookoła. Wracam, znaczy chcę tutaj się wycofać, żeby nie dostać od Bugiego. I taka uwaga, jeżeli gracie na setce, to pamiętajcie, że jak wyskoczycie na jeden na jeden z Bugim, to on ze swoim TPM-em jest w stanie was porobić prawdopodobnie, więc no to jest niestety, to niestety boli. Gdyby ta setka miała 8 stopni depresji, może bym pokombinował. Nie podoba mi się to, że setka ma i gorszy DPM, i gorszą depresję. To jest dla mnie głupie, ale z drugiej strony jest taki pojazd już w grze na 8 poziomie, w drzewku czechosłowackim, ta Skoda, którą mi osobiście lepiej się grało, nawet nie na topowej wieży, tylko na tej stokowej i też nie na dziale strzelającym za więcej, tylko na dziale strzelającym za mniej. Ale tam, o ile dobrze kojarzę, to działo strzelające za mniej miało lepszą penetrację. Więc tutaj poprawcie mnie, bo ja już na tym VT łukiem dawno temu grałem, więc tego zwyczajnie po ludzku nie pamiętam. Natomiast to tutaj macie mniejszą alfę. Macie mniejszą alfę i mniejszą penę. Jedynie no DPM jest lepszy, ale to jest odczuwalne, kiedy walczycie przeciwko pojazdom słabo opancerzonym, które bez żadnych tutaj problemów przebijacie, ale jak traficie już na coś mocniej opancerzonego, to niestety często czujecie się bezradni, a próbując uciekać, pokazujecie przeciwnikowi tył. Co za tym idzie, no, narażacie się na uszkodzenie silnika, bo to się zdarza, oraz na podpałę, bo to się zdarza. Jeśli chodzi o załogantów, bo o tym nie powiedziałem w garażu, to ile na 5 i na 6 często padał celowniczy, najczęściej, to wydaje mi się, że tutaj takim załogantem, którego reszta ekipy nie lubi i wystawia go na czołg, jest kierowca. Może nie pada on aż tak często jak celowniczy w drugim czy w piątotierowym czołgu, ale z tej całej czteroosobowej brygady on jest najczęściej uszkodzony. Jak widzicie, gram na małej apteczce, co oznacza, że raczej nie ma takich, nie zdarzają się za często takie rzeczy, jakie zdarzały się na Bugim, czyli że od jednego strzału pada mi 2 załogantów. Owszem, miałem taką sytuację i to miałem na początku praktycznie ogrywania tego CS-a i bałem się, że będzie to samo co na Bugim, ale mówię, dam jeszcze szansę. No i okazało się, że raczej to był wypadek przy pracy i nie ma absolutnie potrzeby wrzucania dużej apteczki, o ile nie macie takiego kaprysu. 11 do 7, 2963 uszkodzenia zrobione, 3 fragi, to jest mój wynik w tej bitwie. No i tutaj będę chciał jeszcze oczywiście kogoś pogonić. Zobaczcie, jak mocno rozrzucony jest ten celownik. Ja wiem, że to jest działo strzelające za 240 na 7 poziomie, a nie na 8, więc no nie może ono zachowywać się tak jak na 8-tierowym czołgu średnim. No, ale jednak troszkę to irytuje. 13 do 7 zostaje T29 oraz KW85 i jeżeli dobijemy te 2 czołgi ciężkie, to będzie oznaczało już koniec bitwy. Prawie 3000 uszkodzeń, więc wynik całkiem spoko jak na 7 poziom. Ja generalnie może nie mam jakichś fantastycznych średnich uszkodzeń, ale też te bitwy nie są jakoś... Czasami się zdarzą za 0, ale te bitwy nie są też często jakieś takie totalnie fatalne. Wydaje mi się, że jednak piątką na swoich tierach częściej czułem się bezradny niż tym czołgiem na swoich. W niektórych sytuacjach, ale jednak brakuje mi takiej bitwy z pazurem, brakuje mi
tego, żeby właśnie zrobić tej fajnej odznaki asa pancernego. 15-8, zobaczmy na wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabita w kanał wpadła odznaka pierwszej klasy oraz duży koliber. Udało się zrobić 3197 uszkodzeń własnych, 843 asysty, 4 fragi, co dało 1226 punktów bazowego expa tego dnia. Za to była tylko odznaka pierwszej klasy. 21 strzałów oddanych, 13 trafionych, wszystkie trafione z przebiciem. Na te 3197 uszkodzeń tylko 234 na dystansie powyżej 300 metrów. Przejechałem ponad 3 kilosy na czysto z różnymi bonusami. Zarobiłem prawie 67 tysięcy kredytów. Expa wpadło prawie 8 tysięcy. Moi drodzy, i tak wygląda mój pierwszy film na temat CSA44, moje wrażenia z tego pojazdu. Dzielcie się proszę w komentarzach waszymi wrażeniami, jeżeli tym czołgiem graliście. Co wam się podoba, co wam się nie podoba, co was irytuje, na jakim dziale gracie, z jakim wyposażeniem. Chętnie poczytam, podyskutuję z wami w komentarzach. Moim patronom jak zawsze dziękuję za wsparcie. Dziękuję też wszystkim osobom, które nie przewijają reklam. Zapraszam już na kolejny materiał z tym pojazdem w roli głównej, a na dzisiaj się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia, pamiętajcie koniecznie łapka w górę, subskrypcjach z dzwoneczkiem, trzymajcie się, cześć!